Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 44. No nie. 45. Sorry. Ja pamiętam ten, który ja edytowałam ostatnio. To dzisiaj obie jesteśmy po weekendzie pełnym wrażeń. Tak. Obie byłyśmy na weselach w tym tygodniu, także w ten ostatni weekend. Bo niestety znowu nasze napięte grafiki nie pozwoliły nam nagrać z wyprzedzeniem, więc nagrywamy w poniedziałek, odcinek ma być w środę. Karolina jako karierowiczka teraz też ma mniej czasu, także... No tak, zaczęłam jakąś tam nową przygodę życiową, ale nie ma co się nad tym rozwodzić. Ostatnio byłam bardzo aktywna na naszym profilu instagramowym. Postanowiłam odpowiadać wszystkim osobom, które cokolwiek do nas piszą. Jezu, więc... ale naprawdę, tak przepraszam, że ci przerwę, ale te wszystkie wiadomości, które ostatnio dostawałyśmy, to po prostu codziennie, jak coś tam widziałam albo czytałam, to robiło mi się tak ciepło na sercu, że... Strasznie są miłe, a ja zauważyłam jeszcze coś tak mega zabawnego, że równolegle, jak sprawdzam wiadomości na Instagramie i komentarze na YouTubie, to po prostu umieram ze śmiechu, jak ludzie na YouTubie są... Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale jednak na pewno macie jakąś tam świadomość tego, jak tam YouTube wygląda, więc ludzie na YouTubie są tak pełni negatywnych emocji, że ja nie wiem, jak to się dzieje. No, czasem A na Instagramie nikt złego słowa praktycznie nie powiedział nam, no może tam, ale nie pamiętam. Tak, ale oczywiście na Instagramie również dostajemy jakąś tam krytykę, mogę to tak nazwać, ale to jest wszystko jakoś tak... chyba ta konstruktywna krytyka właśnie. Nie pamiętam, żeby było mi jakoś przykro z powodu czegoś tam na Instagramie, tak, nie? Tak, na YouTubie po prostu tam, wiesz, dostajemy 10 wiadomości na Instagramie, jesteście super, coś tam. A na YouTubie ktoś pisze, Boże, jakie idiotki, nawet nie potrafią, nie wiem, przeczytać w Wikipedii, albo nie wiedzą coś. Takie personalne wycieczki to już się czasami człowiekowi robi przykro, nie? Ale z drugiej strony jakby... Kogo interesuje to, co macie do powiedzenia? Chyba nie mnie. W ogóle zamknijcie się w domu i nie wychodźcie z niego. Z jednej strony jest to dosyć zabawne. Myślę, że mnie na pewno to nauczyło dużo, ten ostatni rok przygody podcastowej. Nie aż taki rok. No prawie. No dobra, to ma zaczął się we wrześniu, no to za miesiąc będzie. A, w sumie tak. No. Anniversary będzie. Tak, i właśnie ten temat, ta cała przygoda z podcastem na pewno mnie nauczyła, że nie miałam aż takiego dystansu do siebie, jak mi się wydawało i na pewno teraz mi się bardzo zwiększył, więc to na plus. No, ale z drugiej strony to też nie jest jakby ten pozytywny odzew przeważa zawsze, także... Tak. No, ale nie żebyśmy narzekały, po prostu tak mi się to skojarzyło, że jak otwieram sobie jedną aplikację i drugą, to po prostu mnie bawi, jaka jest rozbieżność między nimi, no nie? No, widzisz, no. No, także bardzo się cieszymy, że jest Was coraz więcej, że robicie sobie maratony podcastu Prawdziwe Zbrodnie. Tak. Ale to już chyba ostatnio o tym mówiłyśmy. Tak, gadałyśmy o tym, jak ktoś sam nam napisał, że... odsłuchał 30 odcinków w jakimś bardzo krótkim czasie, to potem się okazało, że ta osoba nie była osamotniona, bo dowiedziałyśmy się, że takich osób było więcej, co jest w ogóle niesamowite jak dla mnie, szczerze mówiąc. Także możemy tylko dziękować w sumie i cieszyć się. Tak. Ja mogę zrobić update na temat książki, o której ostatnio mówiłam. Ludzkie potwory. Boże, już zapomniałam, jak się nazywa, tak? Ludzkie potwory. Chyba tak. Ta o tych kobietach Mansona. Już prawie skończyłam tą książkę, więc jakoś mi to tydzień zajęło, co jest wbrew pozorom całkiem niedługo, jak na moje tam literackie przygody. I teraz już jestem na etapie, że tak naprawdę to nie chcę jej skończyć. Bo już mi zostało tak niewiele stron, że staram się to opóźnić, bo ta książka tak bardzo mi się podoba, więc jeżeli jeszcze raz powtórzę, jak kogoś by ten temat interesował, to na pewno jest to świetna lektura.
i niestety nie jesteśmy sponsorowane przez wydawnictwo Czarne, chociaż ja bardzo chętnie bym przyjęła zapraszamy taki sponsoring. Zapraszamy do współpracy. Zwłaszcza z serii amerykańskiej. To jest twoje ulubione wydawnictwo chyba, nie? Bo co mi jakąś książkę polecałaś, to tak mówiłaś, było... o, to jest taki świetny reportaż i to samo no, wydawnictwo. No, zdecydowanie. No bo ja zawsze się śmiałam, może tak, czekaj, ile mamy teraz lat? Jak to niektórzy lubią nam wytykać. No, Prawie 30, czyli ja mówię 28 wciąż. Czyli tak powiedzmy 8 lat temu, jak już byłam na studiach humanistycznych, to jeszcze wtedy myślałam, że powieści to jest najlepsza rzecz, jaką można czytać, no nie? I zawsze się śmiałam z ludzi, którzy w ogóle oglądają filmy dokumentalne, czytają reportaże i coś tam, bo mi się wydawało, że to robią tylko starzy ludzie. No trochę tak, bo to mi się kojarzyło, wiesz, z oglądaniem jakiejś tam na dwójce. Ale teraz właściwie to ja to wszystko wolę, no nie? Więc jak to szybko może się zmienić, to jest ciekawe, zabawne. Ale to już w sumie parę lat temu jakoś tam to mi się zmieniło. Więc teraz, żebym przeczytała jakąś nowo wydaną powieść, to muszę być jedynie, nie wiem, na wakacjach, no nie? Jak teraz parę miesięcy temu byłam, no to był czas, kiedy czytałam jakieś tam nowe powieści. Ale tak, żeby na co dzień, nie wiem, tam gdzieś w trakcie pracy czy innych tam rzeczy czytać książkę, to wolę czytać coś, co mnie jakoś wyedukuje na jakiś temat. Och, dobrze. No, szkoda tracić czas. No poza tym, że warto też czytać, warto też oglądać gówniane seriale dla balansu jakiegoś życiowego. To jednak... Nie, no co by nie mówić, ja nie będę tutaj przeczyć i udawać intelektualistki. Ja bardzo lubię gówniane książki zamiast oglądania telewizji. Bardzo mi to jakoś tak pomaga się odrywać. Ale myślę, że chyba już kiedyś o tym gadałyśmy. No, ale właśnie parę tych pozycji z tego wydawnictwa Czarnego z serii amerykańskiej jest, niby to są reportaże, ale na przykład ta książka o tej rodzinie Mansona jest napisana przez tą autorkę w taki sposób bardziej wspomnień. To są jej wspomnienia dotyczące tej sprawy, wzbogacone o jakieś tam fakty, ale bardzo dużo wygląda jak jej po prostu jakieś, no po prostu wspomnienia. Bo ona tam w latach 60. była sobie chyba, nie wiem, nastolatką czy tam dwudziestolatką. Więc właściwie to nie jest jakaś super, wiesz, intelektualna, mądra książka, encyklopedia czy coś tam, tylko czytasz to w taki sposób, jak ona opowiada, wspomina wszystkie skojarzenia na ten temat, więc to jest takie... No to dobrze, to tak jak mówiłam ostatnio, jak skończysz, to mi pożyczysz. No i właśnie też parę innych tam takich było. Na przykład jest też taka super książeczka z tej serii Tęczowe San Francisco i to są wspomnienia dziewczyny, która wychowywała się w San Francisco i jej ojciec wyszedł jako gej. No i to też niby tam opowiada ci historię tego, jak tam w latach 70. wyglądało San Francisco, coś tam, a jakby głównym wątkiem jest jej relacja z ojcem. Więc taki no reportaż, ale takie bardzo osobiste to są historie. Więc to jest fajne. Fajne, polecam. Ale możemy już zakończyć ten literacki kącik książkowy. I co? Chcesz już rozpocząć? Myślę, że tak. Ja dzisiaj z racji tego, że jest piątek 20, to Boże, poniedziałek 20, to chyba już chcę zacząć, wiesz, żeby nie stracić. Żeby skończyć. Tak, żeby skończyć, dokładnie. No dobra, to dzisiaj zabiorę Was do Australii. Niedaleko, a w zasadzie do miasta na razie, do okolic miasta Adelaide. Nie znam. No to duże miasto chyba jest z tego, co wiem, na w południowej Australii, o ile mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Jeżeli tak, to wybaczcie. I zastanawiałam się długo, czy mam próbować zachowywać, wiesz, napięcie, czy olać to. I postaram się na początku zachować, zobaczymy, na ile mi to wyjdzie. Ale cofniemy się dzisiaj do końcówki lat 70. I dokładnie do kwietnia 78, kiedy to państwo Thomas udali się zbierać grzyby do miasteczka, czy też w okolice miasteczka Truro. To jest też gdzieś tam w okolicach tego Adelaide. No i tak sobie chodzili, no i w pewnym momencie trafili na kość.
Jedną kość. Jak tak, jakieś tam, jakąś taką długą i najpierw chyba ta pani myślała, że to jest jakieś zwierzę. No ale i tutaj trochę się różnią informacje w źródłach, ale ogólnie tam niektórzy pisali, że myśleli, że to kość krowy, coś tam, ale to jest nieważne. W każdym razie w dokumencie, który oglądałam, jakimś takim starym, powiedzieli, że tej kobiecie, że oni tak, a zobaczyli, jest ta kość, dobra, nieważne. Poszli dalej sobie zbierać te, no bo tak jak mówiłam, myśleli, że to zwierzę, poszli sobie dalej zbierać te tam swoje jakieś grzyby czy coś i tej pani tak nie dawała spokoju ta kość, którą widziała, że nie wiem, chyba się jej nawet śniła czy coś, że wrócili z mężem na to, do tego miejsca, gdzie tą kość widzieli. No i się okazało, jak się tam bardziej przyjrzeli, wiesz, poprzesuwali jakieś tam krzaczki czy resztki jakichś tam uschniętych roślin, że ta kość jakby siedzi w bucie. W tym bucie jest normalnie, wiesz, zachowana jakby stopa z aż pomalowanymi paznokciami. Ale to stopa została ze skórą i paznokciami, a no tak częściowo była... chociaż. No kość była na zewnątrz, a ta stopa była w bucie jakby. O Boże. Więc ponoć jakoś tam częściowo się ta stopa zachowała dzięki temu, że była w bucie. Aha, okej. Okay. Tak. No i przepraszam, może nie do końca ten opis mi wyszedł, ale zrozumiałaś w końcu, o co chodzi. Znaczy, no bo ja może po prostu nie rozumiem dokładnie, jak szybko się rozkłada ciało, żeby została kość, no nie? Ja też nie do końca wiem, dlaczego akurat to w bucie przetrwało lepiej niż to, co na zewnątrz. W sensie mogę się domyślać, że nie było narażone na te wszystkie elementy dookoła, prawda? No. Ale już nie wnikajmy, może ktoś mądry nam podpowie w komentarzach. Oczywiście w okolicach tego ciała znaleziono ubrania z śladami krwi, więcej kości. I ta dziewczyna została zidentyfikowana jako Weronika Knight. Miała 18 lat, kiedy zniknęła właśnie ze swojego domu, mieszkała w tym mieście Adelaide, w okolicy świąt w 76. Tak. I tak się zaczęło, to jest początek sprawy znanej, przynajmniej na Wikipedii tak jest zatytułowany artykuł Truro Murders, tak się to nazywa. Truro? Tak, Truro, tak się, tak, nie wiem. Od miasta, tak? Tak, tak, to miasteczko się nazywa Truro. Truro, tak na to mówili. Nie wiem, mam wrażenie, że to już słychać, że mój mózg działa zdecydowanie wolniej niż zazwyczaj, więc wpraszam. Tak. W ogóle nie jestem w stanie przetrawić, co ty mówisz. No dobra, postaram się. I w przeciągu 12 miesięcy od tamtego czasu znaleziono łącznie 4 ciała. I ogólnie jakiś policjant się wypowiadał, bo w tamtym czasie zniknęło co najmniej kilka młodych kobiet. I jakiś tam policjant się wypowiadał, że tam około 3000 ludzi w tamtym rejonie znika i jakiś naprawdę maleńki procent z tego się odnajduje, więc jakby... 3000? No tak, tak. Tam w jakimś artykule znalazłam, że około 3000 osób jest zgłaszanych rocznie jako zaginieni i że jakiś malutki procent z tego się odnajduje, więc jakby no... Nikt sobie nic nie pomyślał na początku, jak widział, że tam... Chociaż ponoć był jakiś wzrost w zaginięciach właśnie tych młodych kobiet na przestrzeni tych lat, o których wspominałam. Ale to nieważne, do tego jeszcze wrócimy. W pewnym momencie no, policja zorientowała się, ciężko było się nie zorientować, jeżeli w okolicach, najpierw, w sensie na takim terenie, gdzie nie ma nic, najpierw znajdują jeden szkielet, potem tam po prawie roku znajdują kolejny i potem jeszcze kolejne dwa i wszystko w tej samej okolicy, no to już ma prawo się komuś zapalić lampka, że coś jest nie tak i że można to jakoś tam ze sobą powiązać. Natomiast pamiętajmy, że w latach 70. w tamtym czasie seryjny morderca to nie było jeszcze coś, co jakoś bardzo funkcjonowało jako pojęcie, prawda? Ale z drugiej strony wszyscy najsłynniejsi seryjni mordercy w tamtym czasie zaczęli. Wiedli prym, można by powiedzieć. Tak, zaczęli, zdecydowanie. No i policja jakby szukała jakichś informacji, jakiś tam jeden z policjantów właśnie przeglądał te wszystkie akta i tak dalej, bo jakby wszystkie z tych spraw osobno, jakby one cały czas były otwarte, cały czas czekali, że może ktoś się przyjdzie, zgłosi, wiesz, coś powie na temat tych dziewczyn i tak dalej. I w pewnym momencie wydało się właśnie, że tyle tych ciał zostało znalezione w tamtych okolicach,
Tak, i policja zgłosiła się do tej lokalnej społeczności, żeby może ktoś coś widział, ktoś coś wie i będzie w stanie pomóc, bo jakby nie wiedzieli za bardzo, gdzie zacząć, co robić i tak dalej. Ale w tamtym czasie, jak już te ciała zaczęli znajdować, to jakby ustały te taka ogromna ilość zaginięć tych młodych kobiet, bo one w jakimś bardzo krótkim czasie ta lista zaginionych dziewczyn wzrosła. No, że to było tam, wiesz, na przestrzeni kilku miesięcy dosłownie. Był taki pik. Tak, dokładnie. No i właśnie się wtedy zaczęli zastanawiać, no kurczę, no co mogło spowodować to, że jakby to ustało. No i w pewnym momencie na policję zgłosiła się kobieta. Różne jej imiona widywałam w internecie. Tam w jednym czy w dwóch źródłach najpierw nazywali ją Angela, potem się okazało, że ma naprawdę na imię Amelia, więc w sumie nie wiem, które z tych imion jest prawdziwe. Chyba Amelia, z tego co zrozumiałam. I Amelia przedstawiła się jako dziewczyna mężczyzny, który, czy też była dziewczyna mężczyzny, który nazywał się Christopher Worrell. I ten Christopher Worrell był bardzo blisko zaprzyjaźniony z innym panem, który nazywał się James Miller. I Christopher Worrell i James Miller to będą jakby główne postacie, czy też są główne postacie tej naszej historii. I właśnie, Christopher Worrell umarł w 77. Aha, i dlatego się zatrzymały te przestępstwa. No i właśnie, dlatego wiedziałam, że suspensu nie będę w stanie utrzymać na długo. No i podczas pogrzebu tego Christophera, który był dosyć młody, ja wiem, on miał 23 lata, coś takiego, to był młody chłopak. Podczas pogrzebu Christophera, ten James Miller, który był sporo od niego starszy, bo on chyba wtedy miał około 36 lat, z tego co pamiętam, zwierzył się tej Angeli, że Christopher był, znaczy może nie był, tylko zrobił coś okropnego i to wielokrotnie. Że właśnie opowiedział jej, że zabił kilka dziewczyn. No i ta Angela mówiła, że no miała jakieś tam podejrzenia, no ale w sumie skąd mogę wiedzieć, że to jest prawda, że on jej niby tak powiedział, no ale jakoś nie powiązała niby tych faktów ze sobą, a się okazuje, że tutaj też w grę wyszła jakaś wysoka nagroda pieniężna, ja nie wiem, jakieś 30 tysięcy za jakieś informacje. Więc nie wiem, czy to nie był dla niej taka główna motywacja, żeby na policję się zgłosić. W każdym razie powiedziała to. No i oczywiście policja od razu zainteresowała się Millerem. No to już trochę za późno. Tak, który... Właśnie on też na policji powiedział, że nie. On na początku w ogóle się wszystkiego wyparł i powiedział, że nie, że nic takiego nie było. I że ta Amelia właśnie się połasiła na pieniądze, nie? No i tutaj troszeczkę się zagęściło ta cała sprawa. Dlatego, że tam chyba po 6 godzinach przesłuchań w końcu postanowił opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. No i to był taki proceder, w którym Miller twierdził, że on poza tym, że był kierowcą, nie miał z tym nic wspólnego. Ponieważ Miller był w Christopherze zakochany, jak się okazuje. Oni mają bardzo romantyczną opowieść. Bardzo romantyczną historię, dlatego że oni poznali się w więzieniu. Oboje mieli taką dosyć grubą kartotekę, jeśli chodzi o pobyty w więzieniu, za różne tam, przynajmniej Miller, ten starszy, miał tam na koncie mnóstwo kradzieży i on w ogóle miał takie, powiedziałabym, niespokojne dzieciństwo, dlatego że chyba rodzina go wysłała, jak miał 11 lat czy coś takiego, do jakiegoś zakładu takiego wychowawczego, powiedzmy, i nie zdobył żadnej edukacji, więc jego głównym zajęciem w życiu było bycie pracownikiem fizycznym i złodziejem. No i tak, wiesz, wychodził z więzienia, wracał. No i właśnie Worrella, czyli tego Christophera, spotkał w więzieniu przy jednym ze swoich pobytów. No i wtedy super się zaprzyjaźnili, tam byli, mieszkali razem w celi, wszystko robili razem, po prostu byli nierozłączni. Miller, czyli ten starszy, miał karę jakoś bardzo krótką, 3 miesiące był tylko w więzieniu. Christopher miał karę dłuższą za gwałt. Ale oczywiście Miller za chwilkę znowu do niego dołączył, tam po kilku miesiącach wrócił do więzienia za jakiś tam napad na sklep z bronią, czy coś w ten deseń. No to chyba nie można sobie wybierać miejsca w więzieniu. Nie, i już oczywiście celi, bo zostali potem przeniesieni do jakiegoś innego więzienia, już celi nie dzielili, ale i tak przyjaźń przetrwała. Jak już oboje z tego więzienia wyszli,
to Miller mieszkał ze swoją siostrą i jej rodziną, no i Worrell właśnie, czyli ten Christopher młodszy, był bardzo często gościem w ich domu. I w końcu panowie postanowili, że oni razem wynajmą mieszkanie i razem tam pracowali właśnie fizycznie. I ten Miller mówił, że to był najszczęśliwszy czas jego życia. No i tutaj jeśli chodzi o ich znajomość, to z tego co zrozumiałam, to ten młodszy Christopher wolał kobiety. Natomiast w większości źródeł jest opisany jako biseksualny. Wolał kobiety, a mimo to tam się dawał dotykać czasami Millerowi, czyli temu starszemu. Ponoć w sumie jedyne, na co mu pozwalał, na to seks oralny, jak czytał w jakimś, nie pamiętam, w którym, nie wiem, czy to nie było na Wikipedii, ale w sumie czemu miałaby to nie być prawda. Christopher sobie siedział i czytał jakieś tam magazyny związane z wiązaniem, jakimś tam BDSM czy innym, a w tym czasie Miller robił mu dobrze, tak, dokładnie. I tak to wyglądało. Nie wiem, nie zaglądałam im tam pod kołdrę, ale tak mówili, że właśnie ten Miller był bardzo tak zakochany w tym młodszym Christopherze. On ponoć był szalenie przystojny, wiesz. Nie wiem, szczerze mówiąc, patrząc na jego zdjęcia, no ale wiadomo, jak to na takich starych czarno-białych zdjęciach ciężko stwierdzić, czy ktoś rzeczywiście był przystojny, czy nie. Ale, tak jak wspominałam, Christopher wolał kobiety. No i niestety Miller opisał Christophera, zresztą też sędzia, który wcześniej skazywał Christophera za ten gwałt, opisał go jakiegoś takiego, wiesz, strasznie zepsutego i ohydnego. I Miller też, mimo to, że bardzo kochał Christophera, z tego co rozumiem, to nie miał o nim w 100% najlepszego zdania, bo mówił, że Christopher miał bardzo zmienne nastroje, czyli że było wszystko spoko, tam nie wiem, wracali sobie z pracy i nagle on się robił taki humorzasty i tak, wiesz, potrafił nagle się zezłościć 3 sekundy, że tak bardzo był wybuchowy. Taki, tak, taki bardzo, tak miał, dokładnie, był wybuchowy i tak mu się bardzo szybko te nastroje zmieniały. Czyli taka osobowość psychopaty. Tak, w zasadzie tak, nie ma tutaj co się rozdrabniać, myślę. No i po tym przesłuchaniu, jak już ten Miller w końcu powiedział, dobra, to co chcecie wiedzieć, to ja wam wszystko powiem. Zgodził się, żeby pokazać, bo powiedział, że tych ofiar było w sumie 7 i zgodził się, żeby pokazać, gdzie pozostały 3. No co, on o wszystkim wiedział? Tak, dlatego że wiesz, jak wyglądał ten proceder. Oni sobie, Miller, woził Christophera swoim autem po mieście. Aha. Po nocy, wiesz, jak już był wieczór czy ciemno, i zaczepiali dziewczyny na ulicy, które na przykład, a to tak, takie były scenki w tym jednym z dokumentów, który widziałam, że wiesz, tam siedzi jakaś dziewczyna na przystanku, oni podjeżdżają autem, Christopher wysiada i mówi, a co tu będziesz, tak siedzisz, jest tak późno, chodź, zawieziemy cię do domu. O, jedziemy... najgorsze. Dokładnie, dokładnie. I mnóstwo z dziewczyn, gdzieś znalazłam takie zdanie, że to był moment oczywiście tej, wiesz, rewolucji seksualnej, wyzwolenia i nie wiadomo co, i że może to też grało jakąś rolę w tym, że te kobiety tak bardziej korzystały. Nie, no, mi się lata 70. No. Właśnie też z hitchhikerami, no nie? Dokładnie, że wszyscy tacy wolni są i się świetnie tak, bawią. No wszyscy ufali po prostu sobie zbyt mocno. Dokładnie. I właśnie oni brali te dziewczyny do siebie, potem jechali w kierunku tego Truro. Jak pokazywali, to jest naprawdę kawałek i jedziesz takimi drogami pośrodku niczego. No może pewnie teraz w tych czasach trochę to już inaczej wygląda. Ale wiesz, to były takie jakby tereny, trochę to tak wyglądało, jakieś takie pobagienne, coś takiego. Zresztą tam chyba droga, przy której znaleziono kilka z tych ciał, nazywała się Swamp Road, także no. No i oni brali te dziewczyny do samochodu, jechali z nimi gdzieś tam w jakieś tam, w tamte tereny, gdzie te ciała znaleziono. Wtedy Christopher zostawał z tą dziewczyną w samochodzie, a Miller se szedł na spacerek. Chodził, wracał po jakimś tam czasie, nie wiem, zawsze mówił, że to było 20-30 minut. No i. No, ale czekaj, myślisz, że to jest prawda? Ciężko powiedzieć, dlatego że jedyną osobą, która mogłaby temu zaprzeczyć, był Worrell. Ale Miller był wszystkim znany jako homoseksualista. Nie, mi chodzi o to, czy to jest prawda, że on sobie wychodził na spacerek. Może on po prostu próbował siebie wybielić. Chciał tylko, żeby go oskarżyli o jakieś tam, no, współudział troszeczkę, ale może oni po prostu. Bardzo możliwe, ale to sobie jeszcze pogadamy o tym, jak będziemy rozmawiać o tam oskarżeniach innych. Bo to oczywiście przewidziałam chwilę na rozmowę na ten temat, bo to jest no, taka oczywista myśl, ale masz rację. Ja myślałam sobie podobnie, natomiast ten Miller przedstawiał to w taki sposób, z tego co zrozumiałam, że jakby on wiedział, że Christopher chce uprawiać z tymi dziewczynami seks,
ale że tam przy pierwszym czy drugim razie, to jak on, jak Christopher zamordował te swoje ofiary, po tym jak je zgwałcił, no to, że ten Miller przybiegał i był wzburzony, coś ty narobił, nie? I potem po prostu pomógł mu ukryć ciało. Ten mu powiedział za pierwszym razem, o, tam mi puściły nerwy, sorry, poniosło mnie. Za drugim razem to samo, no ale dobra, zrobili to 7 razy, więc jakby... Motywacją może być to, że on po prostu tak pragnął jego akceptacji, no, tej miłości jakiejś, nie wiem, wiesz... No dlatego nie byłoby dziwne, gdyby po prostu był jego wspólnikiem. Tak. I wielokrotnie w różnych źródłach pisali, że jakby nie było rzeczy, której ten Miller nie zrobiłby dla Aurela. No. Okej, okay, a ten morderca, z jakiej przyczyny on zmarł? Mówiłaś już to? W wypadku samochodowym, to wrócę jeszcze do tego. Aha, okay. Bo tak, może teraz wrócę do początku. Kiedy się te morderstwa zaczęły? Tak jak wspomniałam, pierwsza ofiara, którą znaleziono na tym opuszczonym terenie, zaginęła w grudniu 76 i to była właśnie pierwsza ofiara śmiertelna Aurela. Później jakby te ataki zdarzały się coraz częściej, czyli tak naprawdę można by tutaj wysnuć wniosek, to też o tym wspominali w wielu źródłach, że gdyby nie to, że on zginął w tym wypadku samochodowym, to nie przestałby zabijać, wręcz by się to wszystko pogarszało, bo tak. Veronica Knight była, tak, została zamordowana w grudniu 76. Kolejna została zamordowana, Tania Kenny, miała 15 lat, biedna. W styczniu 77, 2 stycznia. Kolejna, Juliet Mikita, miała 16 lat, umarła w styczniu 21 stycznia, czyli tak naprawdę 20 dni później, albo nawet nie, 19. Kolejna 6 lutego, kolejna 7 lutego, kolejna 9 lutego, 12 lutego i 19 lutego. Aha, czyli to był taki killing spree. No dokładnie, chociaż przepraszam, co ja mówię, ta 19 lutego to nie była ofiara, którą on zgwałcił, a później zabił, bo on miał taki, ten Christopher robił tak, że zostawał z tymi dziewczynami sam w aucie, wiązał je, żeby mu się tam bardzo nie wierzgały. W większości wypadków je gwałcił, a potem dusił. A to raz pończochą, a to raz jakimś sznurkiem, a to czymś tam. W sensie to się troszeczkę zmieniało. Nie wiem, czy on sobie eksperymentował, czy po prostu korzystał z tego, co miał pod ręką. Prawdopodobnie to drugie. To podobnie robił ten Jack z Wiednia. Dokładnie. No i później wywozili te ciała, czy też zostawiali to ciało na tamtym opuszczonym terenie i przykrywali, tak częściowo chowali. Jedną dziewczynę znaleźli na plaży, z tego co pamiętam, w jakimś takim ukrytym miejscu. Jak to ten policjant tłumaczył, ta plaża, mimo to, że tam przychodzi mnóstwo osób, to jest tam mnóstwo jakichś takich malutkich ścieżek, więc jak ktoś nie zna terenu, to bardzo łatwo się jest tam zgubić i wiesz, ciężko. No i samo to też, że ten Miller dokładnie potrafił policjantów zaprowadzić na miejsca, gdzie te pozostałe 3 ciała były, to też oznaczało, że on świetnie znał tamten teren, bardzo dobrze się orientował, no bo gdzie, bo to on w ogóle pojechał z policjantami pokazać im, gdzie są te ciała, wieczorem o 10.30, to weź jeszcze po ciemku, między jakimiś drzewami, innymi tymi chaszczami jakimiś i tak dalej, pokaż, gdzie ciało leży mniej więcej. No to ty to musisz doskonale się tam orientować, nie? No. I ta ostatnia kobieta, o której wspomniałam, ta, która zginęła w 77, 19 lutego, to była dziewczyna, która zginęła razem z Aurelem. Aurel i Miller zabrali tą koleżankę, bo to była jakaś dziewczyna ich znajomego i potem jak ta dziewczyna się rozstała, ona miała na imię Debra, jak ta dziewczyna rozstała się z tym ich kolegą, to oni ją zabrali gdzieś tam na weekend, ale właśnie Aurel miał jakiś zły nastrój i postanowili wrócić do domu. I Aurel prowadził i wybuchła opona chyba, czy pękła coś takiego w trakcie jazdy i w ten sposób zginęli, a Miller tylko złamał sobie bark, czy tam ramię. Bo oni byli w trójkę wszyscy w samochodzie. No? Mm-hmm. I to nie było jakoś tam sfingowane? W sensie nie sądzę, bo to ten Aurel prowadził, więc nie sądzę, żeby on sam chciał siebie zabić. Jak mu się tak, wiesz, świetnie powodziło i był w stanie, miał kolegę, który mu w zasadzie pomagał naganiać sobie dziewczyny i potem był jego szoferem, tak na dobrą sprawę. Czyli karma go dopadła. Tak. No i właśnie, Miller został oskarżony o 6 z 7 morderstw. Wykluczyli tylko Veronikę Knight z tego oskarżenia i to się wydarzyło w marcu 80. I co dziwne, może nie dziwne, bo tak naprawdę policja, Miller w zasadzie dał policji narzędzie, żeby go oskarżyć.
Bo gdyby on nie wskazał miejsc tych pozostałych trzech ciał, to oni nie mieliby nic, żeby połączyć go z morderstwami. Bo poza tym, że powiedziała coś Angela, że ten Miller coś powiedział, no to to nie jest żaden dowód dla, wiesz, prokuratury czy ewentualnie ławy przysięgłych, bo jakbyś ten Miller ze wszystkiego wycofał, no to co jakby? Poza tym, że wiedział, gdzie są ciała, nie było jakby żadnych innych dowodów, które świadczyłyby przeciwko niemu. No i oczywiście, tak jak sama powiedziałaś, sama zwróciłaś na to uwagę, nikt mu nie uwierzył w to, że on tylko stał i tam sobie chodził na spacerek, jak Worrell mordował i gwałcił. I został skazany za te 6 morderstw na 6 dożywoci. Aha, okej, okay. Czyli on dostał taką normalną karę. Dostał absolutnie normalną karę i w ogóle nie wzięto pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących. Po prostu, no on jakby trochę zastąpił tego Worrella na ławie oskarżonych. No ale z drugiej strony, jak to postąpić inaczej, prawda? Jeżeli on stał, może on bezpośrednio nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, bo nigdy nie był oskarżany o żadną agresję, nie wiem, nigdy nikogo nie pobił, nie zabił, nie zgwałcił sam i tak dalej. Więc teoretycznie w kartotece nie było nic, co by świadczyło przeciwko niemu, jeśli chodzi o tą agresję i jakąś tam zdolność do zabijania. Ale nie można powiedzieć, że był normalny, jeżeli był w stanie stać z boku i patrzeć, jak jego jakiś niedoszły kochanek zabija tyle kobiet, prawda? I jeszcze w zasadzie być, jeżeli wierzyć jego wersji, być takim trochę narzędziem w rękach tego Christophera, prawda? Chociaż widzisz, no, może to była jakaś specjalna technika manipulacji. Tak. No i z tego, co pamiętam, tutaj mam nadzieję, że nic nie przekręcę, ale z tego, co pamiętam, Worrell miał prawo starać się o wcześniejsze wyjście z więzienia, czy też w ogóle o wyjście z więzienia, w 2014. Nie Worrell, przepraszam, Miller, czyli, bo Worrell to był ten, co umarł w wypadku. Ale James Miller umarł na raka w wieku 68 lat w 2008. Aha, okej. Okay. Tak. Czyli nie doczekał. Nie doczekał. Aha, no i tak, Miller twierdził, że oni nigdy o tych morderstwach nie rozmawiali, poza tym, wiesz, jego reakcją, że Boże, co ty tam narobiłeś i temu, że pomaga mu te ciała ukryć za każdym razem. No to jakby nigdy ten temat morderstw między nimi, tak wiesz, nie istniał w rozmowach. Natomiast niby Miller wierzył, że jakby się postawił Worrellowi, to ten by go zabił. No i ależ to mi jest już jakimiś grubymi nićmi szyta ta opowieść. Tutaj. Dokładnie. I że... no, natomiast... Też właśnie w tym dokumencie, chyba tak to było, zwrócili uwagę na to, że Worrell i Miller byli w pewnym momencie, jak się te zabójstwa zaczęły, to oni byli przepytywani przez policję i przeszukiwali chyba ich samochód czy coś takiego, dlatego że oni byli podejrzewani o jakąś kradzież czy coś w ten deseń. Więc tak naprawdę, jeżeli oni oboje byli wtedy na policji, no to a Miller chciałby cokolwiek powiedzieć, Worrell będąc już tam w celi, czy w areszcie, czy nie wiem, przepytywany w innym pokoju, no to przecież mógłby to spokojnie zrobić i nie musiałby się wtedy bać o swoje życie, prawda? Więc tak jak mówisz, jest to dosyć grubymi nićmi szyte. Zwłaszcza obwiniać osobę, która nie żyje, to też jest świetny pomysł. Dokładnie. Natomiast no nie zdziwiłabym się, jakby trochę taka prawda była, że jakby głównym sprawcą tego wszystkiego był ten Christopher. No ale sorry, jakby to Millera w niczym nie wybiela. W dalszym ciągu stał z boku i patrzył, jak giną dziewczyny i to też takie młode. Znaczy, nie mówię, że to coś zmienia, no ale jakby... No niestety, umówmy się, bardziej szokująco brzmi, jak słyszysz, że ktoś zabił 15-latkę, prawda? Także, no bo to dziecko w zasadzie jeszcze. Także tak. Tylko co ona robiła jeżdżąc po nocy obcymi autami, ja się pytam. No, hipiska była pewnie. No. No i właśnie w tym dokumencie też był taki biedny ojciec, który mówił, że najpierw to on był bardzo zły, jak ta jego córka nie wróciła na noc, nie dała żadnego znaku, bo myślał, że wiesz, gdzieś tam poszła do jakichś koleżanek, olała tą swoją godzinę, o której miała wrócić do domu i tak dalej, a potem się okazało, że ktoś jej taką krzywdę zrobił. Straszne. I wypowiadała się też córka jednej z kobiet, która zginęła z rąk Worrella i Millera i mówiła, że ona w niej też oczywiście też nie wierzy tą wersję Millera, że absolutnie jakby nie łyka tego. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, ale nie wiem, mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. No, to Karolina. Zapraszam. Karolina. Dobrze. Ja również powiem od razu co i jak. Ponieważ
Ja dziś opowiem Wam historię dwóch zamordowanych kobiet. Była to Madame Leonie i Genevieve Lancelin. Nie wiem, dlaczego Karolina się śmieje zupełnie. Bo dodałaś Madame. No ale zaraz powiem dlaczego, bo to wydarzyło się w lutym 33 roku. Aha, okej, okay. No to rozumiem. Było to oczywiście we Francji, w mieście Le Mans, jakkolwiek, albo po polsku Le Mans. W każdym razie koniec śmiechów, ponieważ ofiary te zostały brutalnie zamordowane w swoim domu. Miały obydwie wydłubane oczy. Poza tym mnóstwo ran kutych. Znaczy, podoba mi się, że spojrzałaś na mnie, czekając na reakcję. Miały wydłubane oczy. Jeżeli chodzi o narzędzia zbrodni, to możemy się na wstępie domyślić, że był to na przykład młotek i nóż i inne domowe przedmioty. I ofiary miały praktycznie roztrzaskane czaszki, że została z nich papka. Jezus. Czy te kobiety były jakoś powiązane ze sobą? Aha, nie powiedziałam, to była matka i córka. A, okej. Okay. No właśnie, bo tak brzmi jak zbrodnia w afekcie albo jakaś taka bliskiej rodziny, czy kochanka, czy kogoś, także... No widzisz. Poza tym, że nie bardzo można było poznać te kobiety po tym, jak zostały brutalnie potraktowane, to jeszcze były obnażone od pasa w dół. Znaczy, a w latach 30. No osoby, które jakby napotkały te ciała, powiedzmy, no to były po prostu, zresztą, że to byli mężczyźni, no to byli bardzo zawstydzeni i no i to akurat była jedna z jakby elementów naruszenia tego miejsca zbrodni, no bo na przykład oni zakryli z powrotem je, no nie? O Jezu. Tak, żeby zachować przyzwoitość, żeby nie patrzeć się tam na nieobnażone i tak dalej. Ale to akurat nie jest jakoś bardzo istotne. No i ich ciała zostały znalezione tego dnia przez zaniepokojonego męża i ojca, który wezwał policję i razem z policją wszedł do zamkniętego domu, w którym były wszędzie pogaszone światła. No ale jakby potem jeszcze dokładniej wytłumaczę, o co tam chodziło tego dnia. No i poza ofiarami w domu miały być też obecne dwie służące. Nie świta ci nic? No właśnie nie. I czuję się źle z tego powodu, szczerze mówiąc, bo mówiłaś, że to jest znana historia i teraz mam wyrzuty sumienia, że w sensie wyrzuty sumienia, po prostu wiesz, aż mi głupio trochę, że nie kojarzę. Nie, no może nie, no nie wiem. No ja oczywiście z innych podcastów o tym słyszałam, ale jakby to nic nie znaczy, bo ja po prostu za dużo tego przesłuchałam. No więc te służące. No więc policja jak weszła do tego domu, zobaczyła dwa trupy, no to pomyśleli sobie, że te służące również muszą być zabite, więc szukali ich i weszli na samą górę, bo na samej górze, na poddaszu, te służące miały swój pokoik. Czy to były siostry, te służące? Tak! A, no to już wiem, dobra, no. Dobrze, czyli wszystko jest jasne. Tak. Kiedy dotarli do pokoju na samej górze, swoją drogą zajęło im to bardzo dużo, bo zamek w drzwiach był zamknięty, a oni nie chcieli tych drzwi wyważać, więc wezwali jakiegoś ślusarza i w ogóle to była jakaś komedia. 100 osób po prostu przeszło po tych schodach, a na schodach leżały ciała tych martwych kobiet. Tam, wiesz, w ogóle zero zachowania jakiejkolwiek jakby czystości z tej sceny zbrodni. Tak. Więc tam wszystko było podeptane, wszystko w ciemności, więc oni nadeptywali na te gałki, które walały się po podłodze. No, ogólnie tragedia tam się zadziała. No ale jak już udało im się magicznie te drzwi otworzyć, no to znaleźli oczywiście, jak być może wy również wiecie, znaleźli te siostry na łóżku, które sobie siedziały i jakby to tak jakoś bardziej efektownie powiedzieć. No okazało się, że one się mają bardzo dobrze i właściwie to przyznały się do popełnionego morderstwa. No i kim one były? Były to siostry Papin albo takie Papin. Straszne twarze, nie? Jak zawsze, jak są ich zdjęcia na jakieś takie najgorsze zbrodnie, czy... No, wyglądają, tak. Wyglądają strasznie. Więc dobra, zakładając, że nie wiecie, to powiem Wam, kim były siostry. Mogę udawać Papin
Albo mogę mówić siostry papin. A sprawdzałaś, jak się to czyta, tak szczerze, czy nie? Nie no, jestem pewna, że papę. Okej, ja nie wiem, ja z francuskim muszę powiedzieć, mam naprawdę taki ogromny problem, jeśli chodzi o czytanie tych nawet znajomych nazw, jak już to zazwyczaj wycinałyśmy, ale jak chciałam powiedzieć jakąś francuską miejscowość albo nazwisko, które było dosyć znane lub jakieś popularne, w sensie, że często się zdarzało, to Karolina zawsze umierała ze śmiechu, jak ja próbowałam coś czytać po francusku. Więc tak pytam. Ja je znam jako siostry Papin, także... No, dobrze, możemy tak mówić. Krystyna i Lea były... Tak, no siostrami to już wiemy. Krystyna urodziła się w roku 1905, a Lea w 1911. Miały również starszą siostrę Emilię i ona odeszła do zakonu. Podobno dlatego, znaczy nie wiem czy dlatego, w każdym razie miało to jakiś tam związek z tym, że chciała się odciąć od świata, bo była wykorzystywana seksualnie przez ich ojca alkoholika. No i też ojciec nie tylko napastował ją, ale prawdopodobnie też i siostry pozostałe. No i rodzina na początku mieszkała właśnie w jakichś wioskach w okolicy tego miasta Le Mans i to jest okolica zachód Francji. Nie wiem dokładnie gdzie tam, w każdym razie po zachodniej stronie. No i siostry Krystyna i Lea, no jak już można się domyślić, dorastały w niezbyt ciekawej atmosferze. Były na co dzień świadkami przemocy i właśnie różnych tych form molestowania. No i małżeństwo ich rodziców szybko się rozpadło i po tym jakby rozwodzie, no bo biorąc pod uwagę, że to pewnie były lata 20 we Francji, no to rozwód nie był czymś takim powszechnym. No to one zostały wysłane do zakładu psychiatrycznego, żeby dojść do siebie po tym rozwodzie, który niby bardzo... To chyba nie była standardowa procedura. No właśnie, no wiesz, ciężko mi powiedzieć, no ale na pewno może po prostu one się dziwnie zachowywały już wtedy i nie wiedziano, co z nimi zrobić, więc wysłano je do jakiegoś asylium, czy jak to tam się zwie. Boże, zawsze jak myślę o takich miejscach w tamtych czasach, to aż mnie ciary przechodzą. Tak, American Horror Story. Ten sezon chyba najstraszniejszy. Zresztą też pamiętam, ja najbardziej, jeśli z takimi miejscami kojarzy mi się, jak w Niemczech tam w okolicach wojen dwóch wysyłali na przykład ludzi z niepełnosprawnościami i oni tam byli torturowani, nie wiadomo co. No. Tak przynajmniej z różnych dokumentów kojarzę. O Jezu, straszne. No, przepraszam. No i z tym się chyba wiąże też takie dziwne słowo lobotomia, nie? No. Ja wskazałam na głowę. Aha. Tak, więc tam takie rzeczy wtedy robiono. No więc tak, siostry były nierozłączne, ale podobno rzadko inne osoby widziały, jak ze sobą rozmawiają, więc jakby sprawiały takie wrażenie, że porozumiewają się telepatycznie. A, czyli to tylko wzbudziło jeszcze większy strach i poczucie ich dziwności, tak? Tak, więc ogólnie no były po prostu dziwne. Ale wyszły z tego szpitala psychiatrycznego i następnie znalazły pracę jako pokojówki właśnie w kilku domach. I oczywiście zawsze nalegały na to, żeby pracować razem. Nie chciały, żeby jedna pracowała w jednym domu, druga w drugim, tylko zawsze musiały być jakby takim pakietem. I właśnie w roku 26 zostały zatrudnione przez pana René Lancelin, tego właśnie ojca rodziny, o której była mowa. Ten pan był emerytowanym adwokatem i właśnie mieszkał w domu w tej miejscowości Le Mans razem ze swoją żoną Leonią, można powiedzieć po polsku Leonią, i ich dorosłą córką Genevieve. Poza tym mieli też drugą córkę, która już z nimi nie mieszkała, bo wyprowadziła się do swojego męża. No i ta rodzinka... A to drugiej to już za nie wyszło, tak? Że z rodzicami mieszkała. No, ja nie wiem, ile ona miała lat w momencie, kiedy ją zamordowały, ale może po prostu czekała na swojego wybranka. Adoratora jeszcze, no nie? No tak, w sumie, jakiegoś. Co to dla nich znaczyło, że była dorosła w tamtych czasach, nie? W sensie. No nie wiem, może miała 15 lat, nie wiem.
No w każdym to, razie to nie jakby, 16 wiek, nie? W każdym razie no jako kobieta na pewno nie miała innej opcji, mogła albo mieszkać z rodzicami, tak, albo wyprowadzić się do męża. Mhm. Więc no czekała, aż będzie mogła się do takiego wyprowadzić. Pewnie, no nie wiem. Więc tak, mówiłam, no to była taka dość wysoko postawiona rodzina, więc mieli ładny dom, jakoś no stać ich było na dwie pokojówki. Więc te siostry Papin ogólnie nie miały na co narzekać, no bo miały zakwaterowanie, jakieś tam godne, oczywiście jak na tamte czasy, wynagrodzenie, wyżywienie miały zapewnione. No i ogólnie chwalono je za pracę, którą wykonywały. Ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na to z dzisiejszej perspektywy, no to oczywiście nie były to dobre warunki, bo one miały pracować co najmniej 14 godzin dziennie, no bo były na każde zawołanie przez cały dzień, a tak naprawdę pewnie zanim państwo się obudzą i po tym, aż państwo pójdą no tak spać. Pewnie musiały tam przygotować wszystko na śniadanie i potem jeszcze po kolacji posprzątać i tam, wiesz. No tak, w tych czasach zupełnie inaczej rozumiemy godne warunki pracy, nie? No tak. To, że ktoś dostaje jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, to jakby nie oznacza, że... A i podobno dostawały jedynie pół dnia wolnego w każdym tygodniu. Czyli nie miały w ogóle nawet, wiesz, weekendów czy coś takiego, no bo wiadomo, no były tak służbą domową, więc... To przecież państwo potrzebują śniadanie też w niedzielę, a nie... Tak. Ale oczywiście to było normalne dla tego typu pracy, właśnie służby jakiejś tam domowej. No bo ich zadaniem było to, że właśnie mają być do dyspozycji przez cały dzień. No i one pracując w tym domu wciąż zachowywały się dość dziwnie, bo były bardzo ciche i takie zamknięte w sobie. Praktycznie w ogóle z członkami tej rodziny nie rozmawiały. Nie wykazywały w ogóle żadnego zainteresowania światem zewnętrznym, tylko z tego co rozumiem, to po prostu jeżeli miały wolną chwilę, no to siedziały zamknięte w pokoju razem, no nie, mhm, nie potrzebowały kontaktu ze światem zewnętrznym. No i co ciekawe, one nigdy praktycznie nie rozmawiały z panem domu, czyli z tym René. Może bały się mężczyzn? Nie, chodzi o to, że chyba nie miały takiej potrzeby, i też nie wykazywały inicjatywy i wszelkie polecenia wykazywała ta pani domu, ta właśnie Leonia, i ona podobno miała obsesję na punkcie czystości, więc tam zawsze je strofowała, że mają wyczyścić to, mają wyczyścić tamto. No i pan domu René oczywiście nie miał nic przeciwko, no bo na pewno też sam nie chciał rozmawiać z pokojówkami, bo nie miał takiej potrzeby, ale wszyscy byli zadowoleni, dopóki one wykonywały swoją pracę. No i one pracowały u nich przez 7 lat, więc całkiem długo. No i przez te 7 lat nie wydarzył się żaden incydent, wszystko było w porządku, chwalili je, płacili im jako tam ile trzeba było i tyle. No ale oczywiście do czasu, do czasu. Więc w lutym, dokładnie 2 lutego 1933 roku, ta pani Leonie i jej córka Genevieve przyszły do domu jakoś koło 5:30. No i wszędzie było ciemno. Okazało się, że wywaliło korki. I wywaliło korki przez żelazko. I był jakiś tam problem z żelazkiem. Zaraz Wam wytłumaczę, co to za problem. Więc żelazko jakoś tam chwilę wcześniej, może kilka dni wcześniej zostało oddane do naprawy, do jakiegoś tam fachowca. Ach, te piękne czasy, kiedy się rzeczy naprawiało, a nie wrzucało, tak? Tak, bo właśnie któregoś dnia, kiedy te siostry, a dokładnie Christine, prasowała, no to przez to, że żelazko było jakoś tam do tego prądu podłączone, na pewno to wyglądało to inaczej niż dzisiaj, ale nie wnikajmy już aż takie fakty, no to też właśnie wywaliło korki, że w całym domu zgasło światło i tak dalej. Więc pani domu zdenerwowała się i powiedziała tej Christinie, że musi zanieść to żelazko do naprawy, bo w ogóle o co tam chodzi, i się bardzo zdenerwowała. Więc to żelazko wróciło od tego pana fachowca, który powiedział, że z żelazkiem jest wszystko w porządku i nie ma tam czego za bardzo naprawiać. Więc za sam jakby koszt tej fatygi musiała zapłacić Christina. Za to, że to niby była jej wina. No wiesz, takie... No wychodzi na to, że jakby tam no trochę były traktowane oczywiście... Po macoszemu.
z wyższością przez tę, przez tą panią Leonię. No więc kiedy ona znowu przyszła do domu i zobaczyła, że nie ma tego prądu i że to wszystko wina tego, że ta Krystyna pewnie coś źle z tym żelazkiem zrobiła, no to się wkurzyła i wybuchła z tego awantura. No to poważna sprawa, no. No tak, no jakby no to jest przyczynek całej tej sprawy, więc no zastanówcie się głęboko, jak byście się zachowali w takiej sytuacji, kiedy... Od razu po oczy bym, wiesz, ruszyła, także... No właśnie. Więc jak potem zeznały siostry, pani Leonia bardzo zdenerwowała się na tą całą sytuację i tak musiały się mocno pokłócić, że Krystyna jedyne co mogła zrobić, to uderzyć ją jakimś dzbanem w głowę. No. Jedyne wyjście z kłótni, no umówmy się, tak. Tak. No i oczywiście jej córka też była przy tej kłótni, więc jak ta Genevieve zobaczyła, że ta okłada jej matkę jakimś dzbankiem, no to wkroczyła tam do akcji, żeby ją próbować obronić i uderzyła Krystynę. Więc w odwecie ta Krystyna zaatakowała jej gałki oczne i wtedy wydłubała jej oczy. Następnie właśnie Krystyna, która jest tą starszą siostrą, powiedziała swojej młodszej siostrze Lei, żeby ona wydłubała oczy matce. Co? Tak, no więc... Czyli Krystyna w zasadzie troszkę była tak, była takim... tutaj tym... Prowodyrem, tak to się mówi. O, ładnie, ładnie. No. O, Lucynka przyszła, jakbyście widzieli, jaka Karolina jest szczęśliwa. No, może dostałam ogonem po twarzy. Ale wcześniej pytałaś się, gdzie jest Lucynka, czemu z nami nie siedzi, no. No więc młodsza siostra Lea postąpiła dokładnie tak, jak siostra ją poinstruowała, więc wydłubała oczy swojej pani szefowej gołymi rękami. Co? Nawet bez żadnego narzędzia? Tak, no, one to robiły rękoma. Oj, no cały czas miałam te domowe narzędzia, które wcześniej... Nie, oczy wydłubały rękoma. To aż tak mnie kojarzy tej historii, że o matko, fuj. Tak, no dlatego to jest takie, no, zapadło, zapisało się... Musiałam o tym zapomnieć, ale... Zapisało się w historii, bo no takich przypadków to nie ma zbyt dużo. No a w międzyczasie, jak ta wydłubywała oczy, no to starsza Krystyna pobiegła do kuchni właśnie po nóż i młotek i one potem właśnie masakrowały te ciała, jak już mówiłam na wstępie, przez około 30 minut. Więc musiały wpaść w taki szał. No, ale to musiała pewnie cała wściekłość całego życia wezbrać się w nich i dały temu upust, nie? Tak, no i podobno już jakby, nie wiem, czy na tyle te sekcje zwłok wtedy były zaawansowane, no ale podobno już kobiety były martwe, a one dalej je okładały, no nie? I to trwało dosyć długo. No bo w takiej sytuacji to już chyba wystarczy, wiesz, no nie wiem, tam kilka ciosów, żeby kogoś zabić, a one to robiły bez końca praktycznie. Więc wszędzie było pełno krwi, no i ogólnie wyglądało to naprawdę strasznie. No ale po wszystkim, jak już siostry doszły do siebie, opanowały się... A czemu one były obnażone od pasa w dół w takim razie? No właśnie, może, no też nie wiem dokładnie dlaczego, ale mogę się jedynie domyślić, że po prostu jak już zobaczyły, co zrobiły, to stwierdziły, że... Chciał je nakryć? Nie, to stwierdziły, że może podciągną im te spódnice, żeby ktoś pomyślał, że to był atak jakiegoś mężczyzny. No a okej, okay, bo myślałam może, że nie wiem, chciały tymi długimi... Sorry, Lucyna. Że chciały tymi długimi spódnicami, wiesz, im twarzy nakryć albo no, coś. No, ale to jest jedna opcja. Inny powód, dlaczego mogły te po prostu spódnice im podciągnąć, czy tam sukienki, było to, żeby je jeszcze bardziej upokorzyć, no nie? Też, ale jakby no nie wiadomo dokładnie, dlaczego tak się stało. No ale po wszystkim poszły do łazienki się umyć i poszły do swojego pokoju i właściwie nagie weszły pod kołdrę i siedziały tam razem. I czekały na coś, tak? Tak, no. I tak je została policja. No i zaznaczam, jak... że były właśnie takie nagie, bo w niektórych artykułach piszą, że miały szlafroki, a pod szlafrokami były nagie, a w innych piszą, że były przykryte właśnie kołdrą i że były nagie. Więc jakby ta nagość jest taka tutaj trochę creepy, bo nie wiem właściwie dlaczego, no ale no to element ich szaleństwa na pewno. No i tam jakiś czas później, parę godzin później właśnie przyszedł ten mąż,
przyszedł mąż, ponieważ oni, cała rodzinka była umówiona, że idą na kolację do jakiegoś tam znajomego. No i ten mąż, no można troszeczkę jakby go tutaj może obwiniać za kiepski refleks, bo on chyba mniej więcej w tym czasie przyszedł do domu, zobaczył, że drzwi są zamknięte, światła są zgaszone, więc pomyślał: oho, chyba moja żona poszła już do przyjaciół na obiad, i nie wszedł do domu, tylko poszedł prosto do nich, no nie? Mhm. Jak poszedł do tych ludzi na tą kolację, to zobaczył, że ich tam nie ma. Mhm. Więc pomyślał sobie: hola, hola, jak to ich tutaj nie ma, to gdzie one są? I wtedy wrócił do domu i jak znowu zobaczył, że tam właśnie światła zgaszone, drzwi zamknięte, wszystko wygląda podejrzanie, to wtedy wezwał policję, bo sam bał się wejść do środka. Odważny, no. No właśnie tak, przynajmniej te jakieś tam artykuły na temat tej sprawy, te właśnie kreują go tak trochę na taką... takiego delikatnego tchórza, no nie wiem, czy tak okay. Mogę powiedzieć, ale no już powiedziałam. Jak już ten mąż doczekał się policji, to wspólnie weszli i no zastali to, co już mówiłam, więc nie będę już tego powtarzać. No i zatrzymaliśmy się na momencie, w którym oni już dotarli do tego pokoju... pokojówek i zobaczyli tam, że narzędzia zbrodni leżą na stoliku i jak zapytali wprost, czy one to zrobiły, to te siostry powiedziały, że tak. Okay. Więc jakby nie było tutaj żadnego dochodzenia ani nic takiego. No i zrobiły to tak w taki właśnie bardzo psychotyczny sposób, nie wiem, bo powiedział to tak spokojnie i tak bez żadnych wyrzutów sumienia, że tak. Okej. Okay. Tak. Niewzruszone. Tak. Więc jak zostały zabrane do aresztu i były przesłuchiwane, no to nie powiedziały właściwie dlaczego dopuściły się tak brutalnego morderstwa. Były badane też przez różnych lekarzy, ale na samym początku nie stwierdzono u nich żadnych tam chorób psychicznych. No ale z czasem, bo sprawa oczywiście wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w ogóle w całej Francji i podobno tam reporterzy z takich najbardziej popularnych gazet na bieżąco opisywali po prostu krok po kroku, dzień po dniu, co się dzieje, jakie są postępy i tak dalej, więc ludzie mieli dostęp do wszystkich informacji na bieżąco. Więc ogólnie wszyscy żyli tą sprawą. No i z czasem te diagnozy lekarzy się zmieniły i wysnuli taką ciekawą teorię, że one cierpiały, powiedzmy, na taki stan psychiczny, który nazwali po francusku, zobaczymy, po francusku w każdym razie chodzi o to, że to była wspólna psychoza. Okay. Taka podwójna. Mm-hmm. No, jakoś tak. Czyli taka właśnie psychoza, która jakby łączy dwie osoby i wspólnie działają w jakimś tam szaleństwie. No i stan ten również objawia się na przykład paranoją, czy słyszeniem głosów, wymyślaniem jakichś fikcyjnych zagrożeń, które właśnie w jakiś sposób wymagałyby od tych osób samoobrony. No i też dodali do tego, że objawia się jakimiś nietypowymi zachowaniami seksualnymi, bo ogólnie też w temacie tych sióstr niektórzy tam wysnuwali jakieś takie teorie, mm-hmm. że one miały jakąś relację taką seksualną, no nie? Co prawda to nigdy nie zostało potwierdzone. Ale to też mi się kojarzy, że ja też to czytałam o nich, no, że tam podejrzewali, że one się za bardzo lubiły. Tak, no pewnie dlatego, że siedziały razem w łóżku nago i były takie nierozłączne, ale no ja akurat tutaj bym nie była pewna, no bo z drugiej strony one mogły mieć taką mocną więź, oczywiście no dziwną. Przez całe życie były razem. Ale całe życie były razem, więc nie sądzę, żeby ta nagość dla nich cokolwiek znaczyła. Mhm. Znaczy, że musiałaby znaczyć coś seksualnego. Nie, no na pewno było to dla nich w miarę naturalne, skoro mieszkały razem, no, potem były razem w psychiatryku, razem pracowały. Pewnie były dla siebie gdzieś tam jedynym oparciem, no, według nich, także... No tak.
No ale problem właśnie, bardzo duży problem dla nich pojawił się wtedy, kiedy były wsadzone do więzienia osobno, nie? Więc to była tak naprawdę jedyna rozłąka dla nich. I przez to właśnie Christine, czyli ta starsza, ta jakby gorsza siostra, ona wpadła w szał. W szał czy też taką depresję, no nie wiem, bardzo dziwnie się zachowywała. Więc pozwolili jej zobaczyć się z siostrą raz i wtedy niby była taka scena, że one się sobie rzuciły w objęcia i tak, nie wiem, może tak czule się witały, że znowu właśnie powrócił ten wątek, że może tam jakieś seksualne relacje je łączyły, ale nie wiadomo. No i kolejny epizod tej Christine, jak była w areszcie, był taki, że już popadła w taki obłęd, powiedzmy, bo próbowała sobie wydłubać oczy. O Jezu. Ona co się ewidentnie z tymi oczami miała. Może za dużo w życiu widziała, ha? O, to by była taka bardzo subtelna analogia. Więc jakby zatrzymali ją i wsadzili ją w kaftan bezpieczeństwa. No więc to był jakiś tam epizod jej dziwny, kiedy próbowała zrobić sobie krzywdę. No i później, jak oni już ją ubezwładnili. Nie no, fizycznie to obezwładnić, nie okay. Obezwłasnowolnić to możesz w świetle prawa. No dobra, no to jedno z tych. I ona powiedziała wtedy policji, że podobny stan miała właśnie w dniu popełnienia tego morderstwa. I to jakoś tam właśnie może ona chciała zasugerować tym policjantom, że jest niespełna rozumu i żeby może lepiej ją zbadali ci psychiatrzy czy coś takiego. No i aha, tutaj mogę tak jeszcze wtrącić, że już na tym etapie to była, ta cała sprawa stała się wielką inspiracją dla wszystkich tam artystów i intelektualistów z tamtego czasu, z Francji i nie tylko. Bo na przykład taki mądry pan, o którym się po prostu do pożegania mówi na różnych humanistycznych studiach, jak Lacan, napisał o nich, Lacan to taki Freud 2.0, Lacan napisał o nich jakąś tam analizę, jakiś taki artykuł i właśnie analizował pewnie bardzo w sposób taki skupiający się nad właśnie erotyce na pewno. Nad czym innym, nie? Na czym innym. I analizował właśnie tą ich relację i to całe dziwne zachowanie. Poza tym też chyba Sartre i ta Simone jego też coś tam o tym pisali. Ogólnie wszyscy wszystko na ten temat pisali i jeszcze ktoś napisał sztukę na ich temat. Jean Genet. To też jest taki bardzo fajny, modny francuski twórca, więc ogólnie one stały się takim tematem, właściwie inspiracją dla artystów tamtych czasów i intelektualistów. Dziwna inspiracja, nie powiem, ale... Ale nie, no wiesz, no bo oni wtedy już rozpoczynała się, może troszeczkę później, ale rozpoczynała się ta taka walka klas i wszyscy artyści uważali, że burżuazja jest fe, nie, no jasne, tak, i tak. Że ta klasa robotnicza musi wyjść spod władzy burżuazji, więc właśnie oni upatrzyli sobie w ich czynie właśnie taki symbol walki klas. I że cała ta... Taki dopisali temu niepotrzebny ideologię. Romantyzm jakiś taki, tej całej sytuacji. Tak. No i to oczywiście miało też być odwzorowaniem tego, jak właśnie ta niższa klasa społeczna, te osoby, które musiały pracować dla bogaczy, w jakich fatalnych warunkach musieli żyć i jak ogólnie źle im się powodziło i jak byli wykorzystywani przez bogaczy. No oczywiście jest w tym dużo prawdy, no ale to nie oznacza, że trzeba komuś oczy wydłubywać za jakąś tam kłótnię, ale... No po prostu odnaleźli w tym czynie jakiś po prostu manifest, nie? Ale wątpię, żeby te siostry były tego świadome, szczerze powiedziawszy. A jeżeli chodzi o dalszą część procesu, to właśnie uznali w końcu, że ta cała kłótnia, jaka wystąpiła między tą panią Lanceline
i tą Krystyną była na tyle właśnie intensywna, żeby wywołać u niej tą złą psychozę, no nie? Że no, jakoś musiała ją po prostu podjudzić do tego. No i okazało się również, że właśnie Krystyna była tą dominującą siostrą w tej relacji i że tak naprawdę kontrolowała osobowość i zachowania tej młodszej siostry Lei. Przez to właśnie Krystyna została początkowo skazana na karę śmierci, ale po jakichś tam, nie wiem, może oburzeniach z jakichś stron zmieniono jej karę śmierci na po prostu dożywocie. A Lea, czyli młodsza siostra, sąd uznał, że ona została praktycznie totalnie zmanipulowana przez tą Krystynę, że została wręcz pochłonięta przez nią do tego stopnia, że osobowość Lei była tak jakby przedłużeniem osobowości Krystyny, że ona nie decydowała o sobie, była jakby tak uległa i jakaś taka poddana tej Krystynie, że nic dziwnego, że wykonała jej polecenie, bo ta Krystyna powiedziała: wydłub oczy tamtej, ona to zrobiła, potem pewnie wręczyła jej narzędzie zbrodni i kazała jej jakby naśladować siebie. No tak to zostało wytłumaczone. Przez co właśnie Lea otrzymała 10 lat tych takich ciężkich robót, czy jak to tam się nazywa po polsku. I przy tym wyroku niby wzięto pod uwagę ten aspekt chorób psychicznych i to, że miały ciężkie dzieciństwo i że były maltretowane być może przez ojca i tak dalej. No ale Krystyna i tak dostała dożywocie. A właśnie tej drugiej siostrze jakoś tam to bardziej łagodząco podeszli do tego. No i Krystyna w więzieniu popadła w depresję, odmówiła w ogóle jedzenia i właśnie miała te swoje napady szaleństwa często. No i właśnie ona bardzo cierpiała z powodu oddzielenia od tej drugiej siostry. Zmarła w ogóle bardzo szybko, bo w roku 37, czyli tak naprawdę 4 lata po tym całym zdarzeniu. Więc no, to jej odosobnienie po prostu ją zniszczyło, bo tak naprawdę mogłaby jeszcze długo żyć. Z kolei Lea została szybciej zwolniona, bo po 8 latach i zmieniła nazwisko i dostała podobno pracę w jakimś hotelu pod właśnie jakimś swoim aliasem. I teraz nie wiadomo dokładnie, co się z tą Leą stało, bo krążą legendy. Bo pierwotna wersja była taka, że zmarła w roku 82, ale pan Claude Ventura, który w roku 2000 robił film dokumentalny na temat sióstr Papin, odkrył, że ona żyje. No i dotarł do niej. Film się nazywa In Search of the Papin Sisters. I dotarł do niej, żeby niby przeprowadzić z nią wywiad, ale ona była częściowo sparaliżowana przez jakiś tam wylew, więc przez ten wylew nie jest w stanie, nie była w stanie mówić, no nie? Więc to też jakby w jakimś tam artykule, no bo ja tego filmu nie widziałam, więc w jakimś tam artykule ktoś zasugerował, że to może być takie wymowne do całej tej sprawy, że ona jest w dalszym ciągu taką niemową, bo tak naprawdę jak cała ta sprawa się toczyła, to ona udawała, że jest niemową praktycznie i mówiła tylko na ucho do tej swojej siostry. Rozumiem. Że być może ona, wiesz, zabroniła jej komunikować się ze światem zewnętrznym czy coś. Mhm. Albo po prostu się tak bała, wiesz, no nie wiadomo, jak ludzie zmieniają takie doświadczenia, jakie one miały, nie? Bo to jakaś trauma zostaje. Tak, no i jeżeli chcielibyście sobie jakoś więcej się dowiedzieć na temat tego, to film fabularny, taki najbardziej popularny na temat tej sprawy, nazywa się The Maids, czyli te pokojówki. Został stworzony właśnie na podstawie tej sztuki Jeana Genetta z 1947 roku. No i tak jak mówiłam, jeszcze dużo innych tekstów literackich można na ten temat
znaleźć, a z takich bardziej kryminalnych wersji, no to oczywiście na YouTubie jest jakiś tam chyba półtorej godziny trwa jakiś tam film dokumentalny, w którym są scenki takie odgrywane. O, uwielbiam to. Tak, no, że tam właśnie one siedzą pod tą kołdrą i wchodzi ta policja i ten ślusarz biega po schodach tą i z powrotem, a do tego wypowiadają się jacyś tam francuscy eksperci, historycy, którzy tam przywołują, co pisali w gazetach i tak dalej. Więc też możecie sobie na YouTubie, jak wpiszecie Papin Sisters, to wyskoczy mnóstwo rzeczy. Także taka klasyczna historia. Dawno nie miałyśmy takiej starej sprawy, więc postanowiłam powrócić. Bardzo dobrze. No, taki trochę creepy klimat. Jak zobaczycie zdjęcia tych sióstr, to na pewno będą się wam śnić po nocy. Tamto, no to nie są ładne zdjęcia niestety. No, no na pewno zdjęcie z całej zbrodni nie pokażemy, bo to by było coś strasznego. Więc wystarczą same siostry. To co? To kończymy. Odsyłamy oczywiście standardowo na Instagram Prawdziwe Zbrodnie. Piszcie do nas miłe wiadomości. Bardzo je lubimy. Czekamy, czekamy. Tak, i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.